Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fundacji Panteon. Ja nazywam się Maciej Mikurda, a rozmawiam dzisiaj po raz drugi z doktorem Juliuszem Grzybowskim, filozofem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Zamiejscowego w Kaliszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj o bogach wojny greckich. No, takie mamy plany. Powiedzmy zatem na wstępie, jacy to byli bogowie, bo Grecy zdaje się, że znali dwóch takich bogów, jednego boga męskiego Aresa i kobietę Atenę. No, Grecy wojną się zajmowali generalnie często. Słowem, trudno by było powiedzieć, który z greckich bogów z wojną nie miał do czynienia. To nie wyglądało w ten sposób, że jak Grecy zaczynali wojować, to zapominali o wszystkich bogach i zaczynali pamiętać tylko o tych dwóch. No bo grecki wojownik mógł prosić o pomoc właściwie każdego. No powiedzmy, że byli tacy, którzy rzeczywiście do wojny się nie nadawali. No, Afrodyta to przychodzi na myśl i chociażby taka scena, gdzie w Iliadzie Afrodyta jednak próbuje pomóc w walce Eneaszowi, no zostaje surowo ukarany, idzie później na Olimp, skarży się, że jak to śmiertelnicy mnie zranili, ale otrzymuje reprymendę, nie tam, córeczko droga, powinnaś przebywać. No to z Afrodytą, ale generalnie w wojnie bierze udział i Hera, Posejdon i Apollo oczywiście, no zależnie trochę od sytuacji. Czy każdy bóg w wojnie mógł się pojawić i mógł wspomóc jakiegoś swojego wybrańca albo jakiemuś swojemu wybrańcowi naszkodzić, bo to też działało w dwie strony. Wybraniec bogu był jednocześnie najbardziej narażony na to, że stanie się dla jakiegoś boga wrogiem. No to system politeistyczny takie uroki daje. Także powiedzmy, że mamy tych dwóch takich najbardziej rozpoznawalnych, natomiast można było szukać obecności Boga właściwie każdego, kiedy się ruszało do boju. Biorąc pod uwagę, że Grecy walczyli bardzo często, to który z bogów chciałby ominąć taką możliwość, żeby się w sławę zapisać w kartach chociażby efosów Homerowych. No to sławę się zyskuje w ten sposób najprościej, więc żaden z bogów by sobie tego nie darował. Miałem odpowiedzieć prosto, ale tak wyszło trochę rozłożyście, ale myślę, że na tej podstawie jakiś żart zaczęł się pojawi, który może gdzieś nas zaprowadzi. Mówimy o Grekach i o ludziach, którzy ponad 2000 lat temu żyli na tej ziemi i dla nich wojna była i przemoc w ogóle, zdaje się, była czymś zupełnie innym. No z naszej perspektywy, kiedy my myślimy o wojnie, myślimy tylko o jakiejś tragedii, myślimy tylko o niepotrzebnym przelewie krwi, a dla Greków wojaczka była, zdaje się, chlebem codziennym. Właściwie czym była wojna dla Greka? Sposobem na zdobycie bogactwa, na zdobycie sławy, obronę państwa, obronę rodziny. Jaką w ogóle rolę odgrywała wojna i konflikt zbrojny w życiu Greków? Czy ona była przede wszystkim częścią przyrody, można by było powiedzieć. To znaczy, dla nas wojna jest skandalem. Przede wszystkim. To znaczy, nie mieści nam się w głowie. No, bo oczywiście też trochę jest... W takich czasach żyjemy, przynajmniej żyliśmy, tak nam się błogo wydawało, że wojna odchodzi w niepamięć. Słowem, trochę żeśmy się od niej odzwyczaili. Natomiast na niej była krwem odprzednim. Czyli można było się nie pławić, można było przed nią uciekać, można było się jej bać, ale nie dało się jej uniknąć. Znaczy człowiek, kiedy się rodził, wiedział, że będzie miał z nią do czynienia. Musiał ją wziąć pod uwagę. No. Tam nikt nie mówił przecież za młody, że będziemy w jakiejś wojnie brali udział. No, dalej tego nie mówi. To znaczy dalej uważamy i
i liczymy na to, że wojna nas ominie. Natomiast Grecy byli przekonani, że wojna jest nieuchronna, więc trzeba było ją wziąć pod uwagę. Trzeba ją wpisać, bo w pewien porządek rzeczywistości trzeba było sobie ją jakoś wytłumaczyć. To znaczy, co się takiego dzieje z nami, kiedy zaczyna się wojna? Znaczy, kim jest człowiek, kiedy zaczyna się wojna? I jak może zrobić, że ta wojna nie stanie się wszystkim, co ma pod ręką? Znaczy, jak może oddzielić, powiedzmy, normalne życie, no, życie nie wiem, ojca, syna, męża, od życia wojownika? To był taki największy problem, jak oddzielić wojnę od pokoju. To można by przypomnieć taką tragedię Eurypidesa, która zresztą swojego czasu stała się takim, powiedziałbym, szlagierem trochę antywojennym. Oszalały Herakles. No, wojak nad wojakami. Heros, który walczył z bogami. Taki jest fragment Pindara, gdzie Herakles walczy z Hadesem, z Posejdonem, z Apollinem, z wszystkim naraz zresztą. Tak? No i wygląda na to, że jakoś sobie radzi. Taki bohater. No i w tragedii Eurypidesa wraca do domu Herakles. Wraca po odbyciu wszystkich swoich prac. Więc wraca po to, żeby być ojcem. Żeby być mężem. Żeby po prostu normalnie żyć. Wraca do domu jeszcze w ostatniej chwili, bo podczas jego nieobecności pojawia się tyran Lykus, wilk. Tyran, który oczywiście, no, jak to tyran, jest bezwzględny, słowem chce zabić żonę Heraklesa, no przede wszystkim jego dzieci, no, żeby nie było żadnych potomków, którzy mogliby rościć sobie jakieś prawo do tronu. Herakles wraca w ostatnim momencie, zabija Lykosa, wydaje się, że wszystko będzie dobrze, ale wtedy pojawia się bogini wilczego szału, Lyssa. My ją znamy z Iliady. Ona się w Iliadzie pojawia przy Diomedesie. Diomedes to jest taki bohater, który w Iliadzie trochę występuje w zastępstwie Achillesa. Jak Achilles przestaje walczyć, powiedzmy, dochodzi do kłótni Achillesa z Agamemnonem. Achilles siedzi w swoim namiocie i czeka, aż Agamemnon go przeprosi i odda mu brankę Bryzeidę. To Diomedes trochę pełni w wojsku achajskim taką funkcję Achillesa Me. No, ale pełni ona tyle dobrze, że w księdze, nie chciałbym nałgać, 5 albo 6 Iliady, Diomedes jest niezwyciężony. No, czyli między innymi z pomocą Ateny oczywiście, ale jednak rani samego Ares. Do tego stopnia rani, że Ares rezygnuje z walki. I kiedy Diomedesa napada szał bitewny, to ten szał właśnie Homer nazywa Lyssa, czyli bogini wilczego szału. Jest niezwyciężony. Ogień nad nim zaczyna płonąć i nie ma nikogo, kto mógłby mu stanąć na drodze. Znaczy boją się go bogowie, jeżeli można by tak powiedzieć. No więc ta Lyssa pojawia się w domu Heraklesa. Pojawia się niechętnie, ale najwyraźniej nie ma innego wyjścia. No i spada na Heraklesa. Spada na niego jako dawny sprzymierzeniec. Znaczy możemy podejrzewać, że nie, gdyż Herakles, kiedy dokonywał swoich chwalebnych czynów, no to zapewne Lyssa była jego wsparcie. To znaczy ten szał, który go ogarniał, sprawiał, że on był niezwyciężony. No ale nagle staje się niezwyciężony w swoim domu. Patrzy na swoją żonę i wydaje mu się, że jego żona jest żoną Eurysteusza. Patrzy na swoje dzieci, wydaje mu się, że to są dzieci Eurysteusza. Patrzy na swojego ojca, wydaje mu się, że to jest ojciec Eurysteusza, czyli jego największego wroga.
Oczywiście pojawia się pytanie, kogo by zobaczył Herakles, gdyby wtedy spojrzał w lustro. To znaczy, no, prawdopodobnie zobaczyłby Eurystheusza. Oczywiście pojawia się też pytanie, czy nie zobaczyłby wtedy tego, co rzeczywiście jest. To znaczy, czy rzeczywiście Eurystheusz i Herakles to są dwie różne postaci. No w każdym razie Herakles morduje swoje dzieci, morduje swoją żonę, chce zamordować swojego ojca i wtedy pojawia się Atena, która rzuca w niego kamieniem. Ten kamień później w Tebach pokazywano, nazywano go Litos Sophronister, to znaczy kamień przywracający rozsądek. To też pokazuje, kim jest Atena. Oczywiście dla Heraklesa to jest koniec. To znaczy on niszczy samego siebie. Natomiast kim jest Atena? Bo to jest taki moment, który o niej wiele mówi. Ona takich gestów, gdzie powstrzymuje wojowników przed dokonaniem czegoś, co byłoby złe, co by sprawiło, że stracą nad sobą kontrolę, kilka takich gestów ma w swojej historii. Najsławniejszy bodajże jest ten moment, kiedy Achilles w Iliadzie próbuje się rzucić na Agamemnona. I Atena go powstrzymuje. To jest ten głos Ateny, która jest zawsze w pobliżu, ale stara się sprawić, żeby wojownik jednak... No, to trudno powiedzieć, czy dałoby się to nazwać kontrolą. W końcu jesteśmy cały czas w trakcie walki, tak? więc o tą kontrolę tutaj trudno. Ale Atena jest taką boginią wojny, która może w wojnie się jednak mimo wszystko nie zatracić. Z tego może powodu była taka bliska Platonowi. Że z jednej strony jest opiekunką wojowników, ale z drugiej strony jest tą opiekunką wojowników, która zna już normalny świat. No bo Atena jest przecież nie jest tylko boginią wojny. Znowu scena z Iliady, gdzie Atena rusza do walki. I jakby zmienia się w boginię wojenną. Ubrana jest w wielobarwny peplos. Homer ten peplos określa słowem poikilos. Nie będziemy mówić może dużo o tym słowie, co ono znaczy. Powiedzmy tylko tyle, że ono znaczy u Homera wystawność. Tak? To znaczy jest ubrana elegancko. Nie jest ubrana w jakiś, powiedzmy, strój roboczy, domowy, czy jakiś taki nieoficjalny. Nie ma. A ten jest ubrany jak najbardziej oficjalny. I kiedy rusza do walki, to się przebiera w strój bogini wojennej. Żadna inna, przynajmniej znana bogini, kiedy rusza do walki, nie przebiera się. Hera, kiedy rusza do walki, no, owszem, poprawia konią na czółki, to się chyba nazywa. Tak? Znaczy, chce ładnie wyglądać, ale nie przebiera się z jednego ubrania w drugi. To znaczy, ta sama Hera jest na Olimpii, ta sama jest na placu bitwy. Natomiast Atena zmienia się w kogoś innego. I takim, powiedziałbym, elementem najbardziej istotnym tego przebrania jest egida. Egida jest taka narzutka, tak można by powiedzieć, na ramiona. Często się myli egidę z tarczą. Zresztą, jak w słowniki zajrzymy, to tutaj panuje dość spory rozgardiasz. Tarcza to jedno, egida to co innego. I na tej egidzie, poza takim niezbędnikiem wojskowym, czyli strach, ucieczka przed wrogami i tak dalej, jest
jest Gorgona. I to jest taki element najbardziej, powiedziałbym, istotny. Zresztą Atena Partenos na Akropolu Ateńskim miała na Egidzie głowę Gorgony. I teraz pytanie, kto to jest ta Gorgona? Bo to jest taka trochę Ateny, no trochę historia osobista i taka w dużej mierze intymna. Według takiej, powiedziałbym, podręcznikowej wersji, jest Perseusz, są trzy Gorgony mieszkające gdzieś tam na skraju świata. Meduza, Steno i Euryale. Meduza jest śmiertelna, jako jedyna z nich. Perseusz na ten skraj świata się udaje. W różnych miejscach się lokalizuje Gorgony. Wiadomo, że to było gdzieś bardzo daleko i poza światem. Perseusz ucina głowę najmłodszej Gorgony, czyli Meduzy. No i po drodze dokonuje kilku chwalebnych czynów. No, przede wszystkim ma do czynienia z grajami, czyli inaczej starkami. Trzy staruchy z jednym zębem, jednym okiem. Które musi przechytrzyć, które muszą go do tych Gorgon dopiero doprowadzić, tu już się pojawia pewna tajemnica. No bo zaraz. Mamy trzy straszliwe Gorgony. To dlaczego wokół nich jest straż? No, skoro są takie straszne, to mogłyby się obronić same. No, wydaje mi się, że są, nawet gdybyśmy tak wzięli po prostu ich siły bojowe, dużo straszniejsze niż graje. No co strasznego w trzech staruchach z jednym zębem i jednym okiem. Więc kryje się tutaj jakaś tajemnica i ta tajemnica no, pojawia się w tych wersjach mitów, w których Gorgony wcale nie są straszne. Tak, to znaczy okazuje się nagle, że one są po prostu trzema dziewczynami. A że Meduza wcale nie jest potworem, tylko jest dziewczyną. Więcej, ona, kiedy Perseusz ją morduje, to śpi. Tak? Czyli no, co jest chwalebnego w zamordowaniu śpiącej dziewczyny? Dalej, no, kiedy Perseusz już utnie jej tą głowę, no i potem zacznie zamieniać wszystkich dookoła w kamienie, no to nagle sobie zdajemy sprawę, że zaraz, to dopiero głowa Gorgony, czyli Meduzy, zamienia w kamień. A Meduza sama, nie mamy żadnej informacji, żeby zamieniła w kamień kogokolwiek. A zatem trochę wygląda na to, że jakby ta moc, można by powiedzieć, pojawiała się dopiero w tym momencie, w którym dochodzi do morderstwa. Mówię morderstwa, bo to trochę tak wygląda. To znaczy, że to tak jakby to było sedno tego aktu. Perseusz właściwie nie musi tutaj niczego dokonać. Raczej wszystko za niego robi Atena. Do tego stopnia wszystko robi za niego, że nawet w niektórych wersjach prowadzi jego rękę. A zatem chodzi nie tyle o to, żeby teraz dowieść, że Perseusz to nie był wielki bohater, bo on swoich bohaterskich czynów dokonał. Za pomocą zarówno swojego miecza i za pomocą głowy Meduzy. Później dokonał no, wielu czynów zacnych. Jak na Herosa się przystało. Zabije potwora morskiego na przykład. Tak? Uratuje Andromedę. Ale tutaj wszystko się sprowadza do morderstwa. Do takiego momentu, w którym trzeba zrobić coś na oślep. Tak? Na oślep dokonać aktu, który jest ponad siebie. Co się kryje za tym aktem? Mówimy o micie, prawda? Więc nie piszemy historii. Trudno powiedzieć. No, to jest interpretacji całkiem sporo. Jedną z takich najbardziej znaczących jest
jest szukanie w tym mitu małżeńskiego. Tak? To znaczy, jest w Louvre taka waza, gdzie Gorgona jest przedstawiona jako postać taka centauropodobna. Tylko pół kobieta, pół łania. Mówiąc polsko, dziewice. A przy niej stoi Perseusz z mieczem. Małżeństwo jest skojarzone z przemocą. Grecy się temu tak przyglądali, to znaczy widzieli jednak w relacjach damsko-męskich taki moment, którym decydowała siła. To nie były mity romantyczne, takie po prostu, tak. A że oto chłopak się zakochuje w dziewczynie i biorą ślub, tylko raczej są zmuszeni do tego przez okoliczności. Szczególnie dziewczyna jest do tego zmuszona. To jest jedna oczywiście z wykładem tego. Ale wróćmy do samego gestu. Perseusz nie widzi tego samego. On się patrzy na odbicie. Zmieniając metuzę. Tak. No, różnie się to przedstawia, albo się to przedstawia w ten sposób, że on tarczę ma z boku, patrzy w tarczę, ale idzie na wprost. Albo po prostu patrzy się w tarczę i tak jakby na wstecznym, powiedzmy, i patrzy się w lusterko i walczy jakby tyłem. Nie wie, co robi. I tu się pojawia głowa. Z którą później ucieka. Kiedy ucieka, to jest cały czas przy nim Atena, ale Atena się w pewnym momencie zatrzymuje i słyszy płacz dwóch pozostałych przy życiu Gorgon. I z tego płaczu splata później coś, co Pindar nazywa nomosem wielogłowym. Czasem się w tym momencie dostrzega nawet moment, w którym Atena wynajduje Aulos. Aulos jest wynalazkiem Ateny. Znaczy jest coś takiego w tym płaczu, co sprawia, że Atena musi dać mu posłuch. Co ważne jeszcze, ta Atena, która w tym momencie się zatrzymuje, jest Ateną, która niekoniecznie jest jeszcze boginią wojny. Czy już jest boginią wojny. No bo tą boginią wojny stanie się dopiero wtedy, kiedy głowa Gorgony stanie się częścią jej egidy. Czyli częścią jej jakby wojennego uzbrojenia. Ten mit z Perseuszem i z Meduzą jest takim mitem, który trochę opowiada tą historię Ateny, która stanie się dopiero wojowniczką. Bo jest jeszcze ta Atena inna, która wojowniczką nie jest. I tutaj się pojawia kilka takich drobniejszych mitów, które nie zostały, przynajmniej nie zachowało się do naszych czasów żadne jakieś takie większe opracowanie. Ale mamy takich mit na przykład z Koronei, gdzie występuje oprócz Ateny Iodama. Iodama, która w jednej z wersji jest kapłanką w świątyni Ateny i w pewnym momencie wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, do którego wejść nie powinna i ukazuje się jej Atena razem z Gorgoną i zamienia Iodamę w kamień. I później ta Iodama staje się częścią tego obrządku ku czci Ateny i Toni. To się nazywał ten przydomek Ateny w Koronei. Ale jest jeszcze inna wersja, to znaczy taka wersja, w której Iodama jest Ateny trochę przybraną siostrą. I dochodzi między nimi do jakiejś sprzeczki. Czy sprzeczki, czy ćwiczeń. Zaczynają ze sobą walczyć. Z początku to wygląda na jakieś takie ćwiczenia, żarty może. I te żarty przeradzają się w walkę.
taką walkę, której nie można powstrzymać i w wyniku której Iudapa ginie. Podobny mit jest z Ateną i Pallas. Też są przybranymi siostrami, przyjaciółkami. Zaczynają walczyć, w pewnym momencie zaczyna zwyciężać Pallas i Zeus, widząc swoją córkę w opałach, przed Pallas stawia egidę. Pallas odwraca wzrok i wtedy Atena ją zabije. To jest moment, w którym Atena staje się wojowniczką. Ale to jest też ten moment, w którym Atena czegoś musi się wyrzec. To musi się wyrzec czegoś, co jest jej bardzo bliskie. Czy to jest Pallas, czy to jest Iodama? I trochę taką rolę gra przecież Gorgona sam. Tak, bo oczywiście to chronologicznie, gdybyśmy próbowali to spróbować, to wszystko to jest mit, tak? To te wątki się wzajemnie przeplatają i tu nikt nie myśli o tym, żeby to było ułożone po kolei. Bardziej chodzi o pewien nastrój, czy o pewien obraz, który w micie się będzie pojawiał. Zresztą jak przyjrzymy się temu mitowi chociażby Perseusza, to i Meduzy, to pewne elementy się pojawiają raz za razem. Znaczy, no chociażby nie wiem, matka Meduzy nazywa się Keto, tak samo jak potwór, którego później pozbawi życia Persele. Tak jakby sami aktorzy grali, tylko różne role. Gorgofona będzie się nazywać córka chyba Perseusza, albo wnuczka, wydaje mi się, że córka, która wsławi się tym, że jako pierwsza wyjdzie za mąż po utracie męża. Tak jakby mit się toczył dalej. Tak samo jest z tymi wszystkimi opowieściami o Atenie, która zabija swoją przyrodnią siostrę. W każdym wypadku ta przyrodnia siostra staje się jej późniejszym elementem. W jednym z tych sytuacji brał udział Zeus, czyli ojciec Ateny, i narodziny Ateny, zdaje się, też mówią nam coś o niej. Jest córką mężczyzny, tylko i wyłącznie nie posiadającą matki. No tak, to jest, znaczy, z tą matką jest trochę kłopot, bo była taka przepowiednia na Olimpie związana z boginią Metis. No, przepowiednia mroczna oczywiście, to znaczy taka, że ze związku z Metis urodzi się syn, który będzie potężniejszy od ojca. No, podobna do przepowiedni później z Tetydą. No, jako że Metis najwyraźniej miała w sobie bardzo wiele uroku, słowem Zeus ku Metis bardzo się skłaniał, to na wszelki wypadek ją zjadł. Metodę nie zawodna, ale mimo tego, że ją zjadł, to jakoś z tego związku, no jesteśmy w kręgu starych mitów, więc związki damsko-męskie mają różną formułę, z tego związku rodzi się, można powiedzieć, Atena, chociaż nigdy nie jest to tak, żeby Atena na przykład nazywała Metis swoją matką. Ale ona bierze tutaj jakiś w tym udział. Jeżeli byśmy nawet chcieli tę rolę jakoś rozpisać, to Metis jest bardziej ojcem, a matką jest Zeus. Tak? To znaczy Metis pełni funkcję nasienia, natomiast rodzi Zeus. Tak? To, że musimy powiedzieć trochę o układzie rozrodczym, to zapatrywania nieco inne niż my. Znaczy oni byli przekonani, że układ rozrodczy kobiety jest połączony z ustami. Znaczy w ten sposób też można zostać zapłodnionym. Zresztą takim najewidentniejszym przykładem tego jest właśnie mit Meduzy, bo kiedy Perseusz rzuci na jej głowę, to z głowy wyskakuje Pegas i Chryzaon. Czy w ten sposób Meduza rodzi dzieci? Zresztą była przedstawiana później jako matka.
To trochę z tego zostało. To jest trochę z tego zostało. Stąd mówimy dzisiaj o szyjce macicy. Można było urodzić usarę po prostu. Ale ten no, z nami nie zostaje narodzona. Nie. Ona akurat zostaje narodzona, rodzi się, wychodzi z głowy Zeusa. No jest poród z wszystkimi atrakcjami, to znaczy bóle porodowe. Tak? Najpierw Zeus cierpi i szuka ratunku, no to pojawia się Hefajstos, jest świetny dialog Lukiana. Zeus mówi, no Hefajstosie, masz siekierę, wal mnie w głowę. Hefajstos mówi, ale może jednak nie. Bij, mówię, to Hefajstos siekierą tą głowę bije i rodzi się Atena. Wyskakuje z głowy już w pełnym uzbrojeniu. Mogłoby to wskazywać, że od razu wyskakuje jako bogini wojny. To myślę, że tak lubiła czasem Atena się przedstawiać jako wojowniczkę od samego początku. Ale było w niej zawsze coś takiego delikatnego. To znaczy, nie, to była taka twarz, którą Atena raczej ukrywała, ale pojawia się taki mit, w którym nie pamiętam teraz miasta, w którym to się pojawiło. Achajowie płynęli pod Troję. Oczywiście nie wszyscy chcieli płynąć, niektórzy się ociągali. Ktoś tam się z kimś pokłócił, Atena próbowała go przekonać i zraniono ją w biodro. Potem był taki posąg Ateny zranionej w biodro, który podobno krwawił. To też jak na boga greckiego, ale szczególnie na boga wojny. Sytuacja niesłychana. Jak to? Taki mitolog Walter Otto, bardzo zacny mitolog, nazywa ją boginią bliskości. Znaczy, to jest taka bogini, która się pojawia przy greckich herosach, wtedy, kiedy już wszyscy bogowie ich opuszczają. To jest taki element, powiedziałbym, trochę obowiązkowy, że jest ten moment taki, powiedziałbym, sławy, gdzie wszyscy bogowie się herosowi przyglądają, nawet się pewnie trochę kłócą o to, który będzie głównym herosa towarzyszem. Zazwyczaj tak jest na początku wyprawy. A kiedy Perseusz leci ku Gorgonom, to Bogu jest co niemiar. I w pewnym momencie wszyscy bogowie się odsuwają i zostaje tylko Aten. Nic więcej. To jest taka bogini ostatnia. No i tutaj też taki element trochę zabawny, bo z mitologii trochę wynika, że Atena jest boginią, która jest bliższa mężczyznom niż kobietom. To nie do końca prawda. To znaczy, mitologia jest w dużej mierze przez swoje militarne zainteresowanie bardziej męska. Kobiety raczej w mitach są krzywdzone. Rzadko dokonują wielkich czynów, chociaż tutaj jest pewien taki moment przesunięcia. Znaczy, wydaje się, że tutaj się kilka spraw zmieniło. No może przyjdzie kiedyś czas, żeby o kobietach w micie porozmawiać, ale tak żeby przykład podać, że weźmy Dejanirę chociażby, tą, która zabija Herakles. My znamy jej taką wersję sofoklesową, gdzie ona jest porzucona, trwogliwa i pełna lęków. I zabija przez przypadek. I zabija niechcący oczywiście, tak? No, ale jej imię, które raczej znaczy
ta, której mężowie się boją. Sugeruje jednak inną postać, to znaczy prawdopodobnie ona była typem bliższym Klitajmestrze, to znaczy tej żonie Agamemnona, która pozbawiła Agamemnona życia. Znaczy takich postaci niż tych kobiecych było więcej. To kontynuując tę historię Ateny, moglibyśmy też wspomnieć chociażby o tym, że Atena była też taką boginią sprytu i fortelu do pewnego stopnia, bo zdaje się, że jej ulubieńcem był chociażby Odyseusz, prawda? Który no, staje się też tym, dzięki którego rozsądkowi, sprytowi i podstępowi dobiega końca 10-letnia wojna trojańska. Prawda? I ten Odyseusz bierze udział w wojnie, więc jest wojownikiem. Jest ulubieńcem Ateny i kończy tę wojnę, ale nie siłą, nie przemocą, nie jakimś gwałtownym natarciem, tylko podstępem. No, można by powiedzieć, że Odyseusz jest nazywany przez Homera Polymetis, znającym wiele forteli. Ten słówko metis to jest ta metis, która się pojawiła nam już w micie narodzin Ateny. No oczywiście my o Odyseuszu zazwyczaj zapominamy, że on był wojownikiem. Tak? Znaczy, przez to, że mamy Odyseję, to chcielibyśmy Odyseusza widzieć tylko w kontekście wędrówki Odyseusza. Przecież on jest jednym z głównych bohaterów Iliady również. To znaczy dokonuje wielu czynów takich, bym powiedział, orężnych czysto w Iliadzie. No znamy tą historię oczywiście z konia trojańskiego. Dlaczego on tu ulubieńcem Ateny? Czy to rzeczywiście ten spryt jest jedyną odpowiedzią? Trudno powiedzieć. To znaczy, to są zawsze też takie nie do końca wytłumaczalne historie. Dlaczego Atena kogoś darzy wyjątkowym względem? Jest taki moment, gdzie Atena wita się z Odyseuszem w Odysei. I oni właściwie wita się z nim tak, jak nie bogini się powinna witać, bo ona go mówi, ty szelmo, kłamco, oszuście, tak. Próbowałeś mnie oszukać wiele razy, ale tym razem oszukałam cię ja, nie poznałeś bogini Ateny. Słucham, jest dumna z tego, że oszukała Odyseusz. No, trochę tak jakby się znajomi te słowa spotkali. No, to nie jest język, którym się rozmawia z Bogiem, przynajmniej w naszym poczuciu. Tak? Znaczy, bardziej to jest język kumpelski. Ja myślę zresztą, że Atena coś takiego ma w sobie. To znaczy, co takiego jej było bliskie? No bo mamy przecież sytuację trochę kłopotliwą. No, jest wojownik i nagle ten wojownik znajduje najbliższą powierniczkę swojego wojowania w bóstwie kobiecy. No, jesteśmy w Grecji, gdzie kobiety, tak powiedziałbym, standardowo są uważane za tchórzliwe, za nie mające nic wspólnego z wojną, gdzie tam kobiety się znają na wojnie. A tu nagle boginią wojenną, i to taką najbliższą, staje się kobieta. No, na czym to polega? To nie jest oczywiście odosobniona sytuacja. My wiemy, że w Egipcie Neith na przykład też była boginią wojenną, ale mamy na pewną konstrukcję społeczną w Atenach, gdzie kobiety wojną się nie zajmowały. Więc dlaczego? I kim ta Atena jest? To znaczy, jakiego typu relacje się wobec niej pojawiają? Wykopano bodajże w latach 50. Badania ciągle coś się wykopuje. gdzie nie zacząć kopać, to zaraz się coś pojawi. Trzy posągi. Artemidy i Ateny. Ateny chyba są dwa, a jeden jest Ateny. I w Atenie jest coś takiego. To jest taki typ dziewczyny, która owszem, szlaja się z chłopakami. To, nazwijmy to po imieniu. Chodzi z nimi wszędzie. Generalnie nie lubi kobiecego towarzystwa. Nudzi chyba.
jest piękna. Wszyscy o tym wiedzą. Ale nie budzi pożądania. Przez to, że jest piękna, to można jej się zwierzyć ze wszystkich swoich sercowych kłopotów. Z największych głębin swojej duszy. Ale można na nią liczyć. W sytuacjach nawet często zupełnie zdawałoby się niemożliwych do pomocy. To znaczy na nikogo nie można już liczyć, a na tyle może. Ale jak się człowiek upije, zaśnie gdzieś w rowie, to może liczyć na to, że Atena do domu go odprowadzi. I zrozumie. Ona to jest bogini dziewicza. To znaczy nie ma takiego momentu w życiorysie Ateny, w którym by Afrodyta miała do niej dostęp. Ona rozumie oczywiście, że takie niektórzy mają potrzeby. I nawet rozumie, że większość jej wybrańców wśród Herosów, ale też wśród bogów ma tego typu potrzeby. Rozumie, że Odyseusz płynie do swojej żony Penelope. Ona rozumie to, że Zeus ma swoje obowiązki dynastyczne i musi raz po raz tam jakąś pannę zbałamusić i jakich potomków musi się dochować. Natomiast sama tego typu potrzeb nie ma. Mało. Nawet jak któregoś dnia ona jest zawsze ubrana. Nawet jak Homer opisuje ten moment, w którym Atena przebiera się w boginię wojenną, to pomija ten konieczny element, w którym jak zrzuca peplos wielobarwny i zakłada zbroję, no to musi być ten moment, gdzie nie ma sobie peplosu wielobarwnego, czyli jest zbroja. Ale Homer, od razu mamy peplos wielobarwny i od razu zbroję. Tak jakby tego momentu, gdzie Atena jest nago, nie było. Któregoś dnia jej się odsłoniło udo. Zobaczył to Hefajstos. Zobaczył i zwariował z miłości. To znaczy zaczął Atenę gonić. No, w stanie, powiedziałbym, krańcowego pobudzenia. Do tego stopnia w stanie krańcowego pobudzenia, że w trakcie tej gonitwy jakby to opisać elegancko, doszło do zwieńczenia, że powiem, aktu. Przechodziła obok bogini Ziemia. No, bogini Ziemia miała zwyczajnie, powiedziałbym, bardzo pradawne, więc dla niej zapłodnienie było takim aktem bardzo naturalnym. A skoro nasienie padło na Ziemię, no to jej to wystarczyło. Z tego cudacznego związku, można by powiedzieć, narodził się Erich Holmes. A ten na później traktowała go jak syna. Mimo tego, że trudno powiedzieć, żeby była jego matką, ale uznała, że skoro jakoś w tym akcie brała udział, no to ciążą na niej jednak matczyny obowiązki. Był pierwszym królem. Jeszcze takim mężczyzną, który zobaczył ku swemu nieszczęściu Atenę w sytuacji intymnej w kąpieli, był Teiresjasz, prawda, który za to został oślepiony. To jest też taki element zemsty Ateny. Myślę, że nie zemsty. To znaczy raczej taki moment zemsty by się pojawił przy podobnym micie, kiedy nago w kąpieli pojawia się Artemida, a podgląda ją Aktaion. Wtedy rzeczywiście pojawia się taka gniew bogini, Aktaionem pożerają jego własne psy. Natomiast Atena za bardzo nie może postąpić inaczej, ale też mamy do czynienia jednak z pewnym elementem, powiedziałbym, koniecznym, to znaczy człowiek, który widzi to, co boskie, ślepnie. Tą samą scenę przecież mamy u Platona w Alegorii jaskini, kiedy wędrowiec kajdaniarz wyrywa się z kajdan, idzie ku słońcu, kiedy patrzy w słońce, ślepnie.
Oczywiście. Pisze później Platon, że powoli się przyzwyczaja, chociaż to też jest przecież kłopotliwy moment tej alegorii, no bo jak można się przyzwyczaić do patrzenia w słońce? Czy wiemy doskonale, że się nie da przyzwyczaić? To znaczy, no tak wygląda nasz narząd wzroku, więc ta alegoria jaskini w tym fragmencie jest, myślę, no, celowo nieprawidłowa. To znaczy raczej powinniśmy sobie pomyśleć, że z tym patrzeniem słońce raczej jest krucho. Że ten, który się będzie patrzył w słońce, wcześniej czy później oślepi. I tutaj jest trochę taka sama sytuacja. Zawahałeś się, kiedy powiedziałeś mężczyzna, tej rewiarz. I słusznie, no bo... Bo nie do końca to jest pełna odpowiedź, że Tejrezjasz był mężczyzną i kobietą jednocześnie. Trudno powiedzieć, w którym momencie on się stał mężczyzną i kobietą, ale, no ale wiemy, że były jednym i drugim. Po kolei, nie naraz. Ale dzięki temu, że był jednym i drugim, to mógł stać się elementem sporu małżeńskiego między Zeusem i Michałem. Tak, no i jeżeli byśmy mówili o zemście, no to tutaj była zemsta rzeczywiście ze strony Hery. Zresztą no, czasem tutaj szuka się przyczyn, dlatego że tej rozwiąż był ślepy. Że to Hera jednak za tą ślepotą stała. Natomiast Atena raczej była tą, która obdarzyła tej Rezjasza mocą, no, trudno powiedzieć, czy wieszczą, czy mocą mądrości. To jest też taki element, który przecież powinien się w tym miejscu pojawić. Znaczy, Atena jest boginią mądrości. I Platon, kiedy o niej mówi, to jednym tchem mówi, że jest filozofos, czyli miłośniczką mądrości, i filopoleos, czyli miłośniczką wojny. Tak jakbyśmy mówili o jednym i tym samym. Raczej myślimy o mądrości jako o takim, no, bardziej statycznym sposobie postępowania. Mędrzec sobie siedzi na... Tak jak mówię, to sobie rozmawia, a nie idzie na wojnę. Natomiast wygląda na to, że to chyba były elementy jakoś ze sobą spokrewnione. To znaczy, mądrość musiała wojnę wziąć pod uwagę. I teraz w którym momencie? Raczej byśmy myśleli o wojnie jako o tym... To przejawie głupoty. Tak? Znaczy, szaleństwo jakiegoś. No tak, to znaczy... No, nierozsądku na pewno. Jak przyglądamy się wojnie, to myślimy o tym, że ci, którzy wojują, to są, no trudno powiedzieć kto, ale na pewno to są ci, którzy stracili rozum. Trochę stajemy wobec bardzo kłopotliwego przeszpytania. To znaczy, no skąd to się bierze? To znaczy... Dlaczego wojna wraca? Mimo tego, że przecież no, chyba się zgadzamy co do tego, że chcielibyśmy, żeby nie wrócił. Co takiego na wojnie można znaleźć? Sława niespecjalnie wydaje się być przekonująca. Może zwieść, tak? To znaczy być może tu różnimy się trochę w mojej Grecji, chociaż też wydaje mi się, że przysłuchać się tym wszystkim rozmowom, które toczą między sobą wojownicy pod Troją, to sława jest tematem bardzo mglistym. Raczej myślą o tym, żeby wrócić do domu. W porównaniach homeryckich nie pojawia się sława, tylko pojawia się dom, pole, orka. Tak? To znaczy o tym myślą wojownicy pod Troją, o tym, żeby wrócić do domu. Znaczy sława wydaje się być jakąś rekompensatą.
Może byłby w takim razie jej bogactwo. Byłby też, no, pewnie i bogactwo, chociaż wszyscy doskonale wiedzieli, że bogactwo można zdobywać w inny sposób. Weźmy sobie tego Odyseusza chociażby, no to jak on popłynął pod Troję? No popłynął pod Troję tak, że wcale nie chciał płynąć pod Troję, od tego zacznijmy, ale wszyscy bohaterowie, dla wyjątkiem Achillesa, byli związani umową, że jeżeli coś będzie się stało, działo złego z małżeństwem Heleny i Menelaosa, no to wszyscy staną w obronie Menelaosa. Tak wyglądały układy przy zalotach, bo wszyscy chcieli zostać mężami Heleny. Wiadomo. No więc ten Dareos wymógł na nich, że ojciec Heleny, ten Dareos, żeby umówili się, że jeżeli któryś z nich wygra, to po pierwsze nikt nie będzie kwestionował tego, a że wygrał ten, a nie inny. Ale więcej, jeżeli w przyszłości działo się coś złego, to wszyscy staną w obronie. Taki układ zbrojny, trochę na to jest. Tylko w oparciu o małżeństwo Heleny. No więc umowa jest, no bo to musimy stanąć w obronie. Odyseusz nie chce płynąć pod Troję, więc udaje szalonego. Udaje szalonego i idzie z pługiem przez pole, sypie sól. Pojawia się Palamedes. Kiedy wiem, że niekoniecznie sam spryt musi być przyczyną sympatii Ateny, to pomyślałem sobie o Palamedesie, który był takim Odyseusza adwersarzem. Drugim spryciarzem pod Troją. Wielkim wynalazcą, między innymi wynalazł pismo, według przynajmniej niektórych wersji. I tenże Palamedes rzuca Odyseuszowi pod pług małego Telemacha. Czyli syna Odyseusza. Odyseusz się zatrzymuje. No bo... I w ten sposób pokazuje, że nie zwariował. I od tamtego czasu nienawidzi Palamedesa i zresztą doprowadza do jego śmierci w sposób taki, bym powiedział, podstępny i niegodziwy. No, Odyseusz miał swoje za uszami. To nie jest postać, tak powiedziałbym, po prostu świetlista. Zresztą takich postaci, mówmy się, w micie greckim raczej nie powinniśmy szukać. Każdy z tych bohaterów swoje za uszami miał. Na tym polega Heros trochę. To znaczy Heros jest postacią, która łamie porządek. Ona łamie ten porządek oczywiście w tym celu, żeby później ten porządek mógł zafunkcjonować. Ale Heros jest raczej taką postacią, która porządek niszczy. Dlatego Heros w kulcie greckim funkcjonował jako zmarły. To znaczy jako zmarły on może przynosić pomoc, ale żywy Heros jest śmiertelnie niebezpieczny. Ale wyszliśmy od tego, jak Odyseusz wyrusza, a jak wraca z pod Troi. I tak sobie myślałem, że może zmierza Pan do tego, że wyrusza na czele swoich oddziałów i swoich ludzi, a wraca jako nieszczęśliwy rozbitek, czyli ta wojna łupów mu nie przysporzyła. Generalnie cały czas próbujemy się zastanowić nad tym, co takiego jest w wojnie, co człowiek pociąga. Więc myślę, że łupy nie. Myślę, że łupy mogły służyć do tego, żeby w chwilach zwątpienia sobie powiedzieć, no ale chociażby mam łupy. Marne wytłumaczenie i myślę, że ono nigdy nie było przekonujące nawet dla tych, którzy się wojaczką trudnili. Myślę, że to nie jest odpowiedź. Myślę, że ani bogactwo, ani sława nie jest odpowiedzią na wojnę. Myślę, że w wojnie jest coś innego. To znaczy jest jakiegoś typu intensywność w wojnie, która... która pozwala się spróbować. Chociażby w takim znaczeniu, że na przykład pozwala nam
odróżnić przyjaciół od nieprzyjaciół. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To znaczy bieda jest potrzebna do tego, żeby wiedzieć, kto jest naszym przyjacielem, kto nie jest. Jeżeli żyjemy dostatni, wszystko mamy zapewnione i wszędzie panuje pokój, oczywiście wspaniale, tylko nie wiemy, kto jest naszym przyjacielem, kto nie. Ale łatwo być przyjacielem, kiedy nikt nie potrzebuje naszej pomocy. A na wojnie tej pomocy ciągle też potrzebuje. I wtedy można się dowiedzieć, czy ktoś jest naszym przyjacielem, czy nie. Można sprawdzić, czy jest się dobrym człowiekiem. Na przykład. Tak? To znaczy, u licha mamy oto sytuację, w której cała moralność jest zawieszona. To znaczy, możemy na wojnie robić wszystko wolno. Tak? Mogę mordować, mogę gwałcić, mogę robić wszystko. Zapewne nic mi się nie stanie. Dzisiaj tego nie mogę. Tak? To znaczy, ja nie wiem, czy ja tego nie robię z tego powodu, że jestem dobrym człowiekiem, czy z tego powodu, że na przykład boję się, nie wiem, kary, sądu, opinii społecznej. Prawda? Natomiast na wojnie nie. Wiadomo, wracam z wojny, wiadomo, że zabijamy. Na wojnie za zbrodnie otrzymuje się ordery. Oficznie, tak? Więc teraz, czy ja będę się w takiej sytuacji, w której nikt ode mnie nie wymaga tego, żebym się zachowywał właściwie? Czy ja będę potrafił się właściwie zachować? Jeżeli jestem w stanie się na wojnie zachować właściwie, to znaczy się, że to we mnie jest, a nie poza mną. Myślę, że to są bardziej przyczyny, dla których wojna gdzieś człowieka wzywa. To znaczy on, myślę, że człowiek czuje generalnie w wojnie jakiś taki moment, w którym może się dowiedzieć, kim jest. Myślę, że to jest trochę, myślę, że nie trochę, myślę, że to jest złudna obietnica. To znaczy, jeżeli posłuchać tych greckich herosów, to oni na wojnie przebywają. Wszyscy. To znaczy, bez względu na to, jak się zakończy wojna, kto wygra. I tu przykładem takim najbardziej, powiedziałbym, ewidentnym jest przecież wojna trojańska. To znaczy, no, Achajowie wygrywają. Wygrywają, łupią Troję. Helena wraca do Menelaosa. Ale co, wracają do swoich domów. Agamemnon ginie od razu. Zabija go żona, która w tym czasie, kiedy mąż jest pod Troją, to znajduje sobie narzeczonego Aegistosa. No, Menelaos z Heleną wraca. Menelaos jest wyróżniony. Wyróżniony, myślę, przede wszystkim dlatego, że kocha Helenę. I że Helena drogą. Wbrew temu, co się często uważa. Myślę, że Helena Menelaosa kocha, mówiąc inaczej, miłość jest tym, co go ratuje, a nie wojna. W większości bohaterowie pachajscy giną. A jak spada strzał. Jeden i drugi, tak, bo jest dwóch. No, jeden mały ginie, bo z tego, co pamiętam, ośmiela się powiedzieć Posejdonowi, że się go wcale nie boi. Posejdon mu tłumaczy, że bać się powinien i w ten sposób ginie Ajas mniejszy, a Ajas większy, no ginie w wyniku sporu z Odyseuszem zresztą. To znaczy sporu dotyczącego tego, kto powinien dostać zbroję po Achillesie. Tak, to jest spór. Zbroję powinien dostać ten, który był drugi. No, czyli pierwszy zginął, Achilles, no to drugi najlepszy powinien dostać zbroję. Drugim jest Ajas. Przynajmniej Homer jest co do tego przekonany. Zawsze Ajas jest nazywany tym, który jest zaraz po Achillesie. Nawet jest taki moment, gdzie Homer mówi, że właściwie w pojedynku Ajas mógłby mierzyć się z Achillesem. Achilles był tylko szybko stopy. Znaczy to była przewaga Achillesa nad Ajasem.
Ale w takim pojedynku, gdzie nie trzeba było stóp używać, to Ajas mógłby dać Achillesowi rękę. Odyseusz nie. Ale Odyseusz tutaj używa podstępu. To znaczy bierze sobie na świadków kobiety trojańskie, które Ajasa nienawidzą. I one mówią, że to Odyseusz jest tym drugim. Bo chcą zrobić na złość Ajasowi. I w ten sposób Odyseusz dostaje zbroję po Achillesie, a Ajas... nie może tej zniewagi przeżyć. Tutaj próbuje mordować całe wojsko achajskie, ale wojsku achajskiemu ratunkiem przychodzi Atena właśnie. Tak kończy Ajas. No, to znaczy wybija stado owiec, kiedy się budzi, no to popełnia później samobójstwo. Wybija stado owiec w szale, myśląc, że no tak, morduje swoich byłych towarzyszy broni. Tak. Zemści się za to, że przyznali tarczę Odyseuszowi. Tak, zbroję. Zresztą Odyseusz później tą zbroję całą Achillesa traci, bo wraca, pamiętamy, do Itaki na... Nie natrafię, bo przywożą go Fraakowie, ale z jego dobytku zostaje tylko tratwa. Bo na tej tratwie przybywa do Fraaków, no ale... Ale to bardzo ciekawa uwaga, którą tutaj tak sobie omawiamy, że właśnie ta mądrość i wojna może łączą się w ten sposób, że my na wojnie dowiadujemy się wiele o sobie samych, prawda? Że to jest to połączenie mądrości i wojny, a to z kolei mi nasuwa takie skojarzenie, że przecież świątynia w Delfach słynęła z tej głównej swojej sentencji: człowiecze, poznaj swojego samego siebie, a z kolei pierwszą świątynią, którą napotykali pielgrzymi wchodzący do Delf, była świątynia Ateny. Atena Pronaja, czyli Atena poprzedzająca tam, że odbierała swój kult. Czyli to połączenie właśnie też tej wiedzy, prawda, jaką można było od Apollina zaczerpnąć w Delfach, i połączenie tej mądrości Ateny też nam coś mówi o tej bogini, która jest tą boginią tych dwóch, wydawałoby się pozornie, rozbieżności, jaką jest mądrość i jaką jest wojna. No to jest w ogóle ciekawy taki moment, bo przecież, szczególnie w obrębie filozofii, jednak w dużej mierze za sprawą niczego. Apollin zrobił dużo większą karierę niż Atena. No, to znaczy, mamy to z narodzin, tragedii, rozpięcie między żywiołem dionizyjskim i apolińskim, tak? I raczej byśmy szukali tutaj obrazu świata. Atena jest w gruncie rzeczy marginalizowana, mimo tego, że to raczej Atena jest boginią mądrości, nie Apollin. Jeżeli byśmy się szukali, oczywiście chwytali takich bardzo podręcznikowych rozwiązań. Raczej gdybyśmy poszukali tego, co mówi Platon, to raczej Atena jest chyba tą boginią, która jest przewodniczką filozofów, nie Apollin. Nie chciałbym kłócić teraz Apollina z Ateną, tym bardziej, że tutaj ostre rozpisanie ról, jeżeli w ogóle jest możliwe, to będzie bardzo trudne. Czy Apollo raczej jest bogiem dystansu? Ciężko o moment, w którym znajdzie się on blisko, szczególnie blisko człowieka. Bez względu na to, czy jest przyjazny, czy wrogi, między człowiekiem a Apollinem jest odległość niezmierzona. Natomiast Atena jest bliska. I tutaj bym szukał jakiegoś takiego momentu zaczepienia w poszukiwaniu mądrości, która w gruncie rzeczy przecież... No nie tylko nie wiemy, czym jest, ale nawet za bardzo nie wiemy, jak o nią pytać. Nawet nie wiemy, czy,
czy pytanie po prostu jest postępowaniem właściwym, no, biorąc pod uwagę, że Grecy raczej się skłaniali ku sformułowaniu umiłowanie mądrości, to pytanie miało już specyficzną formułę. Takiego raczej zachwytu miłosnego niż pytanie. Pytanie ma w sobie coś, nie, przynajmniej tak sobie pytanie zwykle wyobrażane. No, to jest coś takiego przedmiotowego, to problem. I pytam się o jego rozwiązanie. Natomiast umiłowanie jest przede wszystkim utrata rozsądku. Z Ateną wiąże się jeszcze jeden taki pozorny paradoks, no bo przecież w tej konkurencji między Posejdonem i Ateną o to, kto będzie bogiem opiekuńczym Aten, Atena jako ten swój dar dla mieszkańców miasta daje drzewko oliwne. A gałązka oliwna z kolei staje się przecież w świecie greckim symbolem pokoju. Czyli no, mamy tu taką prawda, pozorną sprzeczność, jakże to bogini może być tą jednocześnie dawczynią symbolu pokoju. No? Ale to też może jest w jakimś sensie ukryta w tym taka myśl, że tą największą mądrością dotyczącą wojny jest wojny zakończenie. No mamy Nikę, która się w towarzystwie Anteny pojawia bardzo często, powiedziałbym regularnie. Zwycięstwo jest oczywiście na wiedzie do pokoju, ale myślę, że w ogóle Atena jest mimo wszystko, no jest przede wszystkim boginią pokoju, nie wojną. Znaczy wojna jest, Atena pozwala się na wojnę zachować. Znaczy ten, kto Atenie jest posłuszny, nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, ale skoro żeśmy nie wpadli, to dajmy mu mówić. Ten, kto jest Atenie posłuszny, może liczyć na to, że na wojnie się zachowa. To znaczy, że będzie postępował tak, żeby się później tego nie wstydzić. To jest, myślę, podstawowa różnica między Ateną a Aresem, że Ares jest tą wojną dziką i bezmyślną, obrzydliwą. To znaczy jest kimś, kto się w wojnie lubuje. Czy kimś, kto lubi samą wojnę. A nie kimś, kto jakoś jednak wojnie potrafi dać odpór. To nie jest przypadek, że w Iliadzie Ares jest Atenę przeciwnikiem. Kiedy dochodzi do wojny między bogami, czy bogowie wstają na pojedynku, to Atena staje naprzeciwko Aresa. To znaczy, jeden obraz wojny staje naprzeciwko drugiego. No bo licho, no to jest przecież tego typu pytanie. Znaczy jest tego typu pytanie no pacyfizm na przykład. To znaczy, jak wiesz pacyfistą. Można oczywiście przedstawić jakąś taką, ja wiem, wersję pacyfizmu z wyborów Mistrz Świata. Tak, chciałabym, żeby wszyscy byli mili, wszyscy się kochali, żebyśmy kochali zwierzęta i patrzyli na siebie czule. No jasne, wspaniale by było, tylko co licha zrobić w sytuacji, kiedy zaczyna się wojna? To znaczy, jak się człowiek w takiej sytuacji powinien zachować, żeby nie było, żeby się zachował dobrze? No zaraz, powiedzieć sobie, to mnie nie dotyczy. Bardzo łatwo, tak? Tylko czym by się wtedy różnił pacyfizm od tchórzostwa? Ja rozumiem, że są takie wojny i być może takich wojen jest większość, tak? W których to jest chyba najwłaściwszy sposób zachowania. Ale wydaje mi się, że są takie wojny, w których to nie jest najwłaściwszy sposób zachowania. Tak, no, weźmy chociażby klasyczny poziom na wojny obronne i wojny agresywne. Tak, co zrobić, jeśli ktoś napada na mój dom? Jak mam się wtedy zachować? No, uciec, no i co, i zostawić wszystko? Zostawić swoją rodzinę, zostawić swój dom, zostawić, no. Przecież nie chodzi tylko o dobytek. No,
Jak się zachować wtedy tak, żeby biorąc pod uwagę okoliczności, zachować się najlepiej jak można. No i tu wydaje mi się, że pojawia się Atena. Ale chciałem powiedzieć o Posejdonie. To jest ten obraz, który przywołałaś z Posejdonem i Ateną. Trochę nam mówi o nim samym. To znaczy, oczywiście znamy Posejdona z pewnej hierarchii bogów olimpijskich. Znaczy jest to ten zaraz drugi po Zeusie bóg. On, żeby było jasne, jest starszym bratem Zeusa. On jest najstarszym synem Kronosa. Jeżeli przyjrzymy się jego imieniu, no to ono znaczy mniej więcej władca małżonek ziemi. Jakoś tak. Ten rdzeń Da, który tam się pojawia, Posis, Das, to jest ten sam rdzeń, który pojawia się w imieniu Demeter. Demeter. Matka ziemia trochę. Jest bardzo wiele mitów, w których Posejdon traci władzę. W Iliadzie on cały czas narzeka, że kiedyś to go ludzie czcili, że kiedyś go szanowano. Zaraz, jest numer dwa, niekwestionowany. Jak staje do pojedynku z Apolinem, to Apolinowi do głowy nie przychodzi, żeby z Posejdonem walczyć. Gdzie tam, wujku? Ja nie mam wcale takich planów. Gdzieś tam ja bym śmiał się z tobą mierzyć. Apollo, tak wielki bóg z Delfy. A trudno powiedzieć, czy Posejdon pamięta swoje jakieś dawne czasy, gdzie on był bogiem głównym. Są takie koncepcje. Nawet się pojawiają takie koncepcje, że Posejdon był naczelnym bogiem Mykańczyków. Tak, czasem się to zupełnie mechanicznie przyjmuje. Być może, chociaż powiedzmy, że panuje tutaj pewna różnica. Różnica zdań. Są takie wyobrażenia, gdzie Posejdon pojawia się na szczycie. Także on jest tym bogiem. Ale trudno powiedzieć, czy był taki czas, kiedy to było powszechne, czy to jest tylko jakaś taka tymczasowa gdzieś formuła, że ktoś sobie zaszarł z jakimś majstrowaniem przy boskich hierarchiach. Ale trudno powiedzieć też, co się kryje za tym pojedynkiem Ateny z Posejdonem. To znaczy, kto tu z kim zwycięży. Posejdon ma w sobie jakiś taki element dziki. Ten element dziki, no chociażby daje o sobie znać w Gorgonie. Ta moc, którą ma głowa Gorgony, zamienienia w kamień, no, w jakiś sposób wydaje się być pokrewna mocy Posejdona. Chociażby wtedy, kiedy Posejdon trochę zamienia w kamień wyspę Fał. Tak? To znaczy, on ją otacza skałami, także oni stają się wtedy ludem mitycznym, to znaczy zamyka w nich dostęp zupełnie, ale wydaje się, że jesteśmy gdzieś w pobliżu, to znaczy jest to pewien żywioł, który zostaje wciągnięty w obszar Olimpu, ale jednak na tym Olimpie zostaje poddany kontroli. To znaczy raczej Posejdon jest tym elementem Olimpu, który staje się może nie bierny, ale właśnie poddany pewnej normie, niż tym, który sam staje się normą. Relacja z Zeusem, z Posejdonem, myślę, że w dużej mierze na tym polega. I niczego by nie powiedzieć, pojedynek Posejdona z Ateną jest po części pojedynkiem Posejdona z Zeusem. Tutaj znowu mamy relację Ateny i Zeusa, którą bardzo często się Atenie wyrzuca. Ona jest boginią szczególnie niepopularną w
wśród feministów. Tak, no bo to jest zdrajczynie kobiet, tak. Woli chłopaków, tak? Jak jakaś dziewczyna tam zyska jej sympatię, to tylko dlatego, że jest żoną jakiegoś chłopaka, tak? To znaczy Penelope Atena bardzo ceni, ale dlatego ceni, że jest żoną Odysseusza. Jakby Penelopie przyszło do głowy znaleźć jakiegoś, nie wiem, kochanka, no to Atena by ją... To nie jest do końca tak, że Atena jest wrogiem kobiet, ale... No, ale zdecydowanie do mężczyzn jest jej bliżej. I te relacje z ojcem takie bliskie bardzo często są sprowadzane do takich, ja wiem, określeń, córeczka tatusia, tak, że to jest nie dość, że woli tych mężczyzn, to jeszcze jest niewolniczo podległa woli ojca. Czyli patriarchalny, strasznej mocy dla mężczyzn. Myślę, że nie. To znaczy, jeżeli bym szukał tutaj momentu, który wydaje się być dla nas zupełnie nieczytelny i wydaje mi się zupełnie niezrozumiały, to jest cast. To jest język, który chyba uległ zagładzie po prostu, którego nikt nie zdążył przetłumaczyć. Ale mamy takich momentów u Homera chociażby, masy, gdzie Helena na przykład pod Troją splata tkaninę przedstawiającą wojnę trojańską. Swoją drogą wspaniały obraz. Tak? Jest pod Troją Helena, która plecie tkaninę przedstawiającą wojnę trojańską. I można się zastanowić, czy na tej tkaninie jest Helena tak, nieskończoność, ale to samo przecież jest z Penelopą, która tkała. Ja pamiętam taką sytuację, byliśmy w Grecji na Lewkacze. No, przyjaciel zaprowadził nas do swoich przyjaciół i siedzieliśmy sobie nad morzem. Piękna pogoda. Morze. Mówić się nie chciało. Ja próbowałem przez chwilę korzystać z niewielkich zasobów mojego angielskiego, wprowadzając w popłoch moją żonę. Ale generalnie nie było o czym mówić. Było pięknie, że w tej pory się mówić nie chciało. I w pewnym momencie przyszła babcia. Matka chyba gospodarzy, nie pamiętam dokładnie. I ona miała ze sobą wrzeciony. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak to wygląda. I ona to wrzeciono trzymała w rękach i to wrzeciono chodziło samo. Wyglądało, znaczy, ja widziałem, że ona chodzi samo, bo ona po prostu trzyma je w rękach od młodości swojej. Że to jest narzędzie, z którym ona się nie rozstaje. Że to nie jest jakaś sztuczka. Nie, no ona po prostu tak jak się widzi, nie wiem, pianistę, czy gitarzystę, czy kogoś, kto w czyich rękach instrument ożywa. To tak samo w jej rękach ożywało wrzeciono. I zaczęliśmy się pytać, co to jest takiego, bo ja nie widziałam. Tak mówi wrzeciono, wrzeciona. To jest bardzo niepozorne urządzenie. I ja mówię, no, że tutaj próbowała nam tłumaczyć, do czego to służy, ale głównie zaczęła mówić o tym, że nauczyła się tego od swojej matki, że jej matka nauczyła się od swojej matki i tak dalej. I mówi, że bardzo boleje nad tym, bo jej córka nie chciała się tego nauczyć. I w tym momencie pani gospodarzowa spuściła głowę, pokryła się rumieńcem. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że to nie jest takie po prostu ubolewanie, jak mam też dzieci, więc też wiem, że wielu rzeczy jeszcze nie nauczyłem, może wielu nauczę jeszcze, ale pewnie czegoś tam nie. Że to nie jest jakiś drobny fragmencik, że czegoś tam nie powiem, sami będą musieli. Nie, że to jest cały język. Że wszystko, co miała najważniejszego do powiedzenia, to było powiedziane właśnie za pomocą tego języka. I
żyje nigdy, bo nie wie, jak to powiedzieć za pomocą słów. I myślę, że to jest język, którym Atena rozmawiała z kobietami. W tajemnicy, w żeńskiej komnacie. Tam, gdzie nie wchodzili nawet poeci. Słowem my nic o tym nie wiemy. Natomiast no, wiemy tyle, że ten świat istniał. I zaginął. Na pewno bym nie nazwał Ateny wrogiem kobiet. Po prostu pół Ateny jest dla nas tajemnicą. To, co o niej wiemy, to jest pół. Zamykając naszą rozmowę taką klamrą, może nie najbardziej optymistyczną, ale gdzieś tam na początku naszej rozmowy pojawił się Eurypides, o ile mnie pamięć nie mylę, to jest twórca, który tworzył swoje dzieła w trakcie wojny peloponeskiej, czyli takiej wielkiej tragedii, która dotknęła Ateny, dotknęła cały świat grecki, wojny wewnętrznej. I przyszła mi na myśl jego tragedia, której nie pomnę tytułu, a która opowiadała o kobietach, brankach spod Troi, brankach trojańskich. I Trojanki, a właśnie. Ale to jest przerażający już taki obraz, prawda, wojny, takich konsekwencji wojny, bo ile to Troje, no tak jak pan wspomniał, Grecy byli świadomi tych strasznych rzeczy towarzyszących wojnie. Tak? Nie widzieli nie tylko tej chwały, tego bohaterstwa, tych ewentualnych łupów, ale rozumieli też straszne konsekwencje niej płynące. To wydaje mi się, że właśnie Trojanki są takim dziełem ze świata greckiego, który w nieprawdopodobny, przenikliwy i bolesny sposób to przedstawia. Tak? Kobiety pozbawione mężów, ojców, oddane na pastwę zdobywców. Znaczy, no ten byłby ten taki obraz wojny, okrucieństwa związanego z wojną, oczywiście się raz po raz przebijał, wszyscy byli tego świadomi. To znaczy, no, wszyscy doskonale wiedzieli, że wojna jest zła. Sam przykład w tym, że Ares był wśród bogów takim no, bogiem nielubianym, to jest mało powiedzieć, znienawidzonym wręcz. Ale tak, no, u Eurypidesa się pojawia ta wojna taka od tej strony zupełnie, powiedziałbym, pozbawionej romantycznych uniesień. Znaczy wojownicy są przedstawieni jako mordercy, bandyci. Bardzo często pewnie tak to wygląda. To myślę, że ludzie sobie po wojnie bardzo wiele rzeczy obiecują. Czy wydaje im się, że wojna jest drogą do zwycięstwa. A raczej to wydaje mi się, że mit z historią jest zgodny, że nie jest. Że wojna jest porażką. Że to zwycięstwo się idzie w inny sposób. Że bez względu na to, no, czy człowiek się czegoś na wojnie dowie, to przede wszystkim pani człowieka niszczy. I znowu, jeżeli byśmy się, tak jak się przecież teraz pytamy, no, licząc na to, że przecież się dowiemy czegoś nie tylko o mitach, ale o świecie. Czy no, cały czas pokładamy taką wiarę, że mity mogą nam powiedzieć coś, co sprawi, że staniemy się mądrzejsi. Słowem, jeżeli mi tam zawierzyć, to wojna nie jest odpowiedzią na cokolwiek. A że jeżeli przyjrzymy się Atenie właśnie, to wojna jest czymś, co należy raczej odeprzeć, a nie w co należy się wdać. Bo jeżeli się człowiek wda w wojnę, to poniesie porażkę.
I to myślę przede wszystkim jako człowiek, jeżeli teraz byśmy trochę już może poszli do cholery. To znaczy nie tylko, że zginie i straci majątek, czy straci to, co najbliższe, ale przestanie być tym, kim jest. I chociaż Grecy wiedzieli to 2000 lat temu i to nawet z okładem, to zdaje się, że my nadal się tego musimy uczyć. I z tym, bo nadal tego nie wiemy, bo te same błędy ciągle popełniamy. I z tym może niewesołym, ale chyba dość prawdziwym akcentem, to refleksją chciałbym Państwa zostawić. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za tę rozmowę. I mamy jeszcze jedną rozmowę, której domagali się nasi widzowie o Hekatę gdzieś w zawieszeniu. Fajnie by było kiedyś do tego wrócić. Myślę, że mamy jeszcze wiele rozmów, które przeprowadzimy. O Hekatę pamiętam. A jeżeli Państwo chcielibyście, żeby Pan dr Juliusz Grzybowski sięgnął po jakąś konkretną część mitologii greckiej i Wam ją przedstawił, to śmiało piszcie tu w komentarzach. Na pewno chętnie za tymi sugestiami idziemy.